nowoczesność zawitała do Mikstackiego Muzeum. Wszystko za sprawą środków z funduszy europejskich, jakie pozyskał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie. W miejscu eksponatów wystawionych dotychczas na kartonach pojawiły się zdjęcia w dużym formacie i kiosk multimedialny. Muzeum powstało w czerwcu 2006 roku z inicjatywy sióstr Elżbiety Kamińskiej, Anny Stasierskiej oraz ówczesnego burmistrza Bogdana Małeckiego. Ponownego, symbolicznego otwarcia dokonano 4 czerwca w 31. rocznicę przełomowych wyborów czerwcowych 1989 roku. Chcieliśmy, ażeby uratować od zapomnienia bohaterskie czyny Mikstaczan, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, jaką najwyższą wartością ojczyzny jest patriotyzm. I stąd nasz pomysł na powstanie tego muzeum. Miałyśmy również zamiar jeszcze wprowadzić regionalizm do niego w pewnym tego słowa znaczeniu. Chciałyśmy wprowadzić strój wielkopolski, wszystkie narzędzia, przyrządy, które były związane właśnie z życiem Mikstaczan. Okazuje się, że część z eksponatów, które można dziś oglądać w muzeum, przeniesiono ze Szkolnej Izby Pamięci. Pomieszczenie było połowę może mniejsze niż to, w którym się znajdujemy. No i okazja się nadarzyła, akurat sprawowałem funkcję burmistrza, pracowałem na stanowisku burmistrza miasta i gminy Mikstat i doszło do tego, że apteka została przeniesiona na ulicę Krakowską i właściciel tej apteki wyprowadził się stąd. Budynek był jednak w stanie opłakanym. Żeby przenieść do niego Szkolną Izbę Pamięci i stworzyć muzeum, trzeba było zabezpieczyć drewniany strop. No, ja jestem też z wykształcenia historykiem, uczyłem historii, a więc skłonności takie zawodowe spowodowały, że zwróciłem się do szkoły o wyrażenie zgody, o przekazanie. No a pani Hanka była pierwszą osobą, do której się zwrócimy, aby została kustoszem tego muzeum. Oczywiście z nazwy, bo środków na ten cel nie było. I oczywiście przypisaliśmy to do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, no bo musiał być gospodarz. I tak to się zaczęło. Przez ostatnie lata muzeum zlokalizowane przy ulicy Kościuszki otwierane było okazjonalnie dla uczniów, ale również i podczas ważnych uroczystości. Ekspozycja znajdowała się na kartonach, bo nie było funduszy na to, ażeby znalazły się tutaj jakieś takie regały czy cokolwiek. W związku z tym wpadłyśmy na pomysł, żeby to urządzić na kartonach, tym bardziej, że eksponaty, te, które są wokół, to uczniowie w szkole zbierali. Mieliśmy taką izbę, powiedziałabym, tradycji w szkole u nas i potem chcieliśmy to, żeby to pozostało, prawda? W związku z tym przenieśliśmy tutaj do muzeum, żeby szersze gremium mogło oglądać. To właśnie dla osób, od których wszystko się zaczęło, były specjalne podziękowania dla tych, którzy kładli fundamenty pod to muzeum. Bo gdyby nie wasza praca, no to dzisiaj zaczynalibyśmy od zera. A tak to mieliśmy już pewien bagaż waszych doświadczeń. Dzisiaj to o tyle jest też taka chwila dość wesoła, radosna, że możemy pokazać już w innej formule te zbiory muzealne. I ja myślę, że dzisiaj, gdy granice są otwarte, no dzisiaj są zamknięte, ale w ogóle, gdy są otwarte, to ja myślę, że dla tych młodych pokoleń to jest właśnie takie rzucenie kotwicy, pokazanie tego miejsca, skąd są, żeby oni to poznali. Zakup nowej ekspozycji, oprawione zdjęcia i kiosku multimedialnego nie byłby możliwy, gdyby nie dofinansowanie pozyskane z funduszy europejskich we współpracy z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt napisali i zrealizowali Magdalena Maj oraz Krzysztof Wróbel. Jest bardzo dużo zdjęć, które pochodzą mniej więcej z pierwszych 20 lat XX wieku, dlatego w takim stanie, w jakim one zostały zachowane, zrobienie z nich dużych formatów nie stanowiło problemu, bo ludzie naprawdę potrafili o te zdjęcia dbać.
Teraz to jest jak gdyby pierwsza płaszczyzna, bo pierwszą płaszczyzną to jest to, co widzimy, czyli mamy tematyczny podział na stare dokumenty, mamy tematyczny podział powiedzmy na jakieś wydarzenia związane z mixtapem, ale to wszystko jest później ujęte jeszcze w przekazie filmowym, który jest w kiosku multimedialnym. Nową wystawę można zobaczyć, kontaktując się wcześniej z działającym w Mikstacie miejsko-gminnym ośrodkiem kultury, który opiekuje się muzeum.